Jesteśmy ponownie, drodzy Państwo, pani doktor Diana Wojtkowiak po drugiej stronie dzwoni do nas i będziemy za chwilę ruszać temat 5G, temat, który wiele razy wybrzmiewał na naszej antenie, wielokrotnie Państwo prosiliście o rozmowę na ten temat, ja się uchylałem z tego względu, że wiedziałem, że muszę porozmawiać z osobą, która coś wie albo bardzo dobrze zna się na tym temacie. Udało mi się ustalić dzięki Wam telefon, kontakt do Pani doktor, dlatego możemy ten temat poruszyć, zadać Pani parę pytań. Nie wiem, czy Pani oglądała poprzednią naszą audycję, której gościem był Marek Matecki. On dla Pani również jedno z pytań przygotował. Prosił, żeby zadać to pytanie, ale to w drugiej części programu. Proszę powiedzieć naszym widzom, droga Pani, kim jest Pani z wykształcenia, jak Pani pracuje, żeby uwiarygodnić to, o czym będziemy za chwilę rozmawiać. Potem przejdziemy do głównego tematu. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. No tak, no z wykształcenia to mam tak, wykształcenie chemiczne, liśniętą elektronikę, a potem 20 lat pracy w biologii molekularnej jako doktor i to nawet zajmowałam się wirusologią przez parę lat. A obecnie przez od 10 lat zajmuję się polami torsyjnymi, to znaczy wszystko, całe podejście jest eksperymentalne, należy do naukowców, tak zwanych doświadczalników, którzy wszystko opierają na doświadczeniach. I jest to głównie fizyka pól torsyjnych, aby poznać na czym, jak to wszystko działa. No ale od tego odpoczątkowują różne takie dziedziny powiązane, między innymi związane z medycyną naturalną. No to tak tyle. A nie oglądałam tego. Dlatego ja zaraz zadam to pytanie. Proszę, zacznijmy od naszego tytułu. Czy jest się czego obawiać a propos 5G? No ja myślę w ogóle, że strach to jest zła... zły kierunek działania, bo ponieważ on nas odbiera nam siły, a my musimy tutaj działać, musimy walczyć, my musimy postawić te działania firm telekomunikacyjnych na takiej pozycji, jaka być powinna. Ja bym zadała takie pytanie najpierw, po co komu ta sieć 5G jest potrzebna? No właśnie, i to pytanie uzupełnię pytaniem, które miałem później zadać. 3G i 4G. Przecież one nie były w pełni. One nie były w pełni wykorzystane, a 5G to jest technologia stricte wojskowa. Po co nam 5G, jeżeli można było w pełni wykorzystać 3G i 4G, a tu podobno zostało bardzo dużo jeszcze procent do wykorzystania. Może zacznę od takiej sprawy, że większość osób w ogóle nie ma świadomości tego, że coś się zmienia w tych sieciach, że to jakieś kosmetyczne poprawki, jakieś szczegóły techniczne, którymi nie ma się co zajmować. Większość osób niestety mówi, chwali się. Ja nie znam fizyki, udało mi się ominąć matematykę, a jak najdalej. A posługują się skomplikowanym sprzętem, tak? I w ogóle nie wiedzą, co to są mikrofale. Mnie często proszą prowadzący o to, żeby wyjaśnić ludziom, co to są mikrofale. No ale to jest szkoła średnia, gimnazjum. Także trzeba się zwrócić do jakichś tam książek, a nie do tego, żeby tłumaczyć od początku całą fizykę. Sprawa wygląda tak, że takim standardowymi właściwościami tego systemu to miało być zastosowanie zakresu pasma 30 GHz. Obecnie mamy 2 GHz. I że będą odpowiednio szersze pasma, powiedzmy 10 razy szersze pasma i one podwyższą 10 razy przepustowość łączy. Tymczasem okazuje się, że to nieprawda,
w tych obecnych warunkach, że najwyższe wykorzystywane pasmo to są 3 GHz, czyli niewiele więcej sprzedawane pasma, zakresy pas. 50 MHz za około 50 milionów złotych. Ale tak naprawdę te 50 MHz to jest tyle co nic. Można tam przenieść zaledwie 50 MB na sekundę. A ja mam w sieci tej kablowej najtańszy abonament i tam jest 100 MB na sekundę. Czyli nie są to żadne jakieś wielkie możliwości, jak mówiono, że będzie 1 gigabajt. A więc nie będzie filmów w 3 sekundy, nie będzie głosowania bez zablokowania systemu, nie będzie sprzedaży biletu bez zablokowania systemu i nie będzie wyższej jakości. Wrócimy do normalnej jakości, jak firmy telekomunikacyjne przestanie obniżać poziom, tak żeby zachęcić do kupna nowego abonamentu. Także będzie właściwie to, co było z punktu widzenia indywidualnego klienta. Dlaczego nie 30 GHz? No, z jednej strony jest to sprawa ceny. Jeżeli mamy takie popularne urządzenie w elektronice, oscyloskop. Jeżeli mamy za jakąś cenę ten oscyloskop, chcemy na 10 razy wyższą częstotliwość, to musimy zapłacić 10 razy więcej. Tak to proporcjonalnie mniej więcej narasta. W przypadku, jeżeli chcemy zmierzyć tą częstotliwość 3 GHz tych obecnych telefonów komórkowych, to są mierniki, które można kupić za 15 tysięcy, bardziej może tych masztów nadawczych. Natomiast jeżeli byśmy chcieli na 3, to tam było 1500, a teraz będziemy musieli zapłacić 15 tysięcy. No to kogo będzie stać, żeby w ogóle indywidualnie sobie coś takiego kupić na parę pomiarów? I to od początku było widać, że to będzie kosztowne. To oczywiście wszystko będzie taniało w miarę lat, ale na razie to jest technologia droga. I ja tutaj powiem dalej, do czego ma służyć ten system. Ale też zostawiam Państwu to pytanie na później, żeby samemu dochodzić do tego. Bo wiedza, do której dojdziemy sami, jest coraz więcej warta niż wiedza jakichś autorytetów. Ale teraz, aby cokolwiek z tego zrozumieć, to trzeba popatrzeć na całe podłoże społeczne. No właśnie dlatego krytykuję to, że ludzie nie interesują się techniką, nie interesują się polityką. Młodzi ludzie mówią, nie interesuje się polityką, bo jest brudna. A same takie trzy ściążki wylegli teraz na ulicę, żeby nie ponosić żadnych konsekwencji seksu, tak? Ja oczywiście tutaj nie oceniam. Chodzi mi o to, że jak były poważne problemy właśnie tego 5G, to gromadziło się po 30 osób w 5 miastach w Polsce. Jak były różne inne problemy, to tam 100 czy 200. A im wyżej im niżej emocjonalnie wchodzimy, tym więcej ludzi się buntuje. No można to w jakiś sposób też będzie wykorzystać. I teraz tu chciałam powiedzieć coś o takiej skali uspołecznienia, to jest skala Hawkinsa. Ja nie mówię, że jestem ekspertem od tego, ale to się fajnie przydaje do rozumienia pewnych aspektów tego życia społecznego. I to jest taka skala od 1 do 1000. 1000 to był tam jakiś poziom Chrystusa czy Buddy. 500 to już tak bliżej zejdźmy. W ogóle to jest taka skala logarytmiczna, to nie jest liniowa, że jesteśmy w półdrogi na 500. To jest tak ogólnikowo opisane miłość w odniesieniu do ludzi. Ja w to nie wchodzę, tak wysoko nie jestem. 400
to jest swobodne posługiwanie się wiedzą w ramach paradygmatów. No i takich ludzi mamy troszeczkę z punktu widzenia intelektualnego, bo tu się ocenia i intelektualny poziom, i emocjonalny. No to ja właściwie nawet jeszcze wyżej, ponieważ ja burzę jakieś paradygmaty i ustalam nowe, które się sprawdzają. Tak? Oczywiście podstawą jest doświadczenie, sprawdzenie w doświadczeniu. Na poziomie 300 mamy inspirowanie innych. To oczywiście tak, to potrafię, ale jest też wybaczanie wrogom. To tego nie przeskoczę. Nawet nie planuję. A na poziomie 200 jest taka naturalna odwaga. Nie boimy się tych rzeczy, w których działamy w słusznej sprawie. I to jest jakby taka bariera, że poniżej tych 200 to są ludzie, którzy społecznie niewiele w ogóle działają. Na przykład na poziomie 175 mamy dumę i pogardę. No to od razu możemy sobie skojarzyć naszych profesorów. Oni pogardzają w społeczeństwie. Zresztą i polityków. Na poziomie 125 mamy pożądanie. Pożądanie pieniędzy, pożądanie władzy. I tutaj możemy sobie popatrzeć, że większość ludzi mówi, no to, to najwyższe dążenie to jest kasa, kasa, kasa. Ale nie, wcale nie. Wyżej jest władza. Jest wiele osób, którzy chętnie oddadzą wszystkie swoje pieniądze dla władzy, sami władzy dla władzy. No tak jest, jesteśmy poukładani, nie wszyscy, tak, każdy ma jakiś swój inny kierunek, jest inne osiągnięcia. I na poziomie 100 mamy strach. Ten, o którym tu wspomnieliśmy. Bardzo słaby doradca. Blokuje w ogóle przejście na jakieś tam wyższe poziomy. Na 50 mamy apatię, to takie depresyjne podejście w całym życiu. A na poziomie 30 mamy obwinianie, pamiętliwość. To możemy sobie spojrzeć często jakieś takie pijaczki, jakieś, bo oni są rozmowni, jakieś bardzo prosti ludzie, cały czas oceniają kogoś tam znajomego. Że bez tej etyki i moralności nie będziemy mogli przejść dalej do tego. Chodzi o rozwój ludzi. Bardziej. To nie chodzi o etykę, tak? Chodzi o rozwój ludzi. Także dobrze. Nie wtrącamy się, pani. Nie działa, tak? Będziemy się musieli zresetować. Proszę chwilę poczekać, pani doktor. No niestety, robią nam takie łącze pod dnem Bałtyku i 8G stosujemy już. A mimo to widzi pani nas zakłócają. Dobra, nie zakłócają. Nie zakłócają. Jak tam u was, koledzy? Już zresetowałem. Momencik. No ale F5 pomogło to, co ludzie tam mówią. Działa. No to idźmy jeszcze raz. Chodzi mi o to, że mamy sporo takich nurtów, ludzi bardzo uduchowionych. Czasem nie wiadomo, czy to sekta, czy grupa, która sektą nie jest, ale właściwie działa na podobnych zasadach. Natomiast to jest tylko fasada. Miałam takie spotkanie w tym Borne Sulinowo, gdzie tam przez 2 dni prowadziłam wykłady dla jakiejś tam grupy. Jak wyszło do rozliczenia, to nie było obowiązkowe rozliczenie. To tak było na to luzem poustalane. Ale wyszło na to, że oni zaczęli stosować jakieś sztuczki typu jakieś psychologiczne takie kruczki i pytanie, ile mi się należy, tak jak to przywiozło ten skrzynka ogórków, tak? No to zawsze mówię albo stawka lotnicza,
albo nic się nie należy. Powiedziałam, nic się nie należy. Na pewno, na pewno. I nawet nie pomyśleli, że wypadałoby za benzynę się obogacić. Czyli mamy poziom 125, a wydawałoby się, że oni są na tym 500. I to jest fajna skala, ale te najniższe to jest ta realna działania. I o co mi tu chodzi? My nie jesteśmy na tym świecie, żeby przetrwać jak jakieś zwierzęta. Mamy sami zrozumieć, o co w tym życiu chodzi i zmieniać świat na lepsze. To jest nasze zadanie. Jeżeli ktoś nie dorasta do tego, to właściwie nie wiadomo, czy warto im pomagać, czy warto dbać o nich. Może oni rzeczywiście są mało potrzebni. W ogóle jest taki automatyzm, że ci ludzie o niskim tym poziomie w tej skali dużo chorują, a ci o wysokim w ogóle nie chorują, bo to jest jakby naturalna eliminacja ludzi niepotrzebnych. Czyli poziom świadomości, czyli poziom świadomości, poziom inteligencji też świadczy o tym, przekłada się na funkcje zdrowotne, tak? Znaczy to bezpośrednio inteligencja nie jest, bo to jest taka skala zaangażowania społecznego i samorozwoju takiego. A inteligencja to jest taka błyskotliwość. Ktoś błyszczy szybkim powiedzeniem. I teraz chodzi mi o umieszczenie w tym wszystkim globalizmu. Że globalizm to jest coś naturalnego dosyć. To jest właśnie na tym poziomie 125 pożądania. I wśród tych globalistów, którzy chcą tylko władzy takiej światowej, są też psychopaci. Ci psychopaci to nie są jacyś chorzy ludzie, to są normalni ludzie, tylko wybrani, trochę inni. Ja o tym pisałam w swojej książce, która jest na mojej stronie internetowej, Psychopatologia według kategorii uniwersalnych. Nie chcę tu w to wchodzić. Chodzi mi o to, żebyśmy nie traktowali, że to są chorzy ludzie, tak? To są ludzie tak jakby takiej podrasy, która jest w stanie wymienić te pozostałe, że sami psychopaci sobie zbudują cały świat. I to by tłumaczyło, dlaczego nie boją się na przykład zagrożeń teoretycznych bądź praktycznych zagrożeń z 5G, bo to jest, proszę pani doktor, często rzucany argument. A to jest często rzucany argument. No właśnie, przecież oni żyją między nami, przecież oni mają rodziny, no to jak oni mogą nam coś takiego stosować? I to niby ma zaniżać wartość tego i wartość tego problemu. Ale ja wiem, że pani ma swój plan na ten program, mimo to chciałbym, żeby pani nam powiedziała szczegóły, poparte naukowo tezy, teorie, bo my musimy się w jakiś sposób bronić, rozmawiać z tymi ludźmi. Tutaj jest taka władza budowania i władza niszczenia. I ta budowania to jest taka bardziej racjonalna. A im często chodzi o tą władzę niszczenia. Przecież w tych systemach bankowych, tych najwyższych, to jest próba, czy ktoś jest psychopatem, czy zabije jakieś tam dziecko chińskie, czy coś takiego, tak? I my musimy się mierzyć, że to oni decydują, a nie jakieś racjonalne przesłanki. I teraz z chęcią stworzenia rządu globalnego mamy do czynienia od XIX, XVIII wieku, kiedy świat miał być zapanowany przez masonów. No to było przez tyle lat nie zapanowali, tak? Mieliśmy podwoje militarne, czy Cesarstwo Rzymskie, czy Trzecia Rzesza. No jakoś nie w modzie jest i może jednak skończyły się porażką. Mieliśmy próbę uzależnienia świata finansowego, City of London, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy starania o tą dominację dolara nad całym światem. Mamy trzeci rodzaj podboju takiego świata, uzależnienie polityczne i doktrynalne. I w tym oczywiście też pranie mózgów. To był komunizm, czy grupa organizacji ONZ, WHO, UNICEF. Mamy też chiński system kredytu społecznego. I tu muszę coś o tym powiedzieć, bo to jest jakby jeden z głównych napędów tej sieci 5G. Mniej więcej od 3 lat realizowany był w Chinach program,
całkowitej kontroli społecznej obywateli i to nie za pomocą jakichś tam tysięcy kontrolerów ludzi, tylko za pomocą komputera. Zatrudniono mniej więcej pół miliarda kamer w wysokiej rozdzielczości rozpoznających twarzy, które zostały zainstalowane w miejscach publicznych. I korzystano z każdej aktywności osób przez internet, z wszelkich dostępnych informacji, jak na przykład ruch płatniczych kart kredytowych, i sprawdzano, czy ktoś, a przeszedł na czerwonym świetle, czy ktoś ma nieodpowiednie towarzystwo, czy pije alkohol, nawet czy nie jest spolegliwy wobec rodziców, czy nie pije za dużo alkoholu, czy za dużo czasu nie poświęca na rozrywkę, czy też ma nieodpowiednie zainteresowania. No i to jest dużo więcej. I tu była punktacja, 1000 punktów to jest bardzo dobry obywatel. Im mniej, tym gorszy. Ludzie się tak przejęli tym, że zgłosiło się 60 milionów ochotników, którzy mieli dostać punkty takie na przyszłość, żeby lepiej zastartować, jak to już będzie obowiązujące w całym kraju, bo to było to takie próbne. I jakie kary? Kary to było, że nie można zdobyć lepszej pracy, dobrej szkoły dla dzieci, nie można podróżować, bo i hotel nie można załatwić, ani samolotu czy pociągu pospiesznego, a nawet kara nie więzienia. I okazuje się, że z tych 60 milionów ostatecznie 15 milionów komputer uznał za osoby nieprzydatne społecznie. I to jest namiastka tego, co trafi do nas. Bo USA też chcą wprowadzać coś w rodzaju, no oczywiście nie tak jak w systemie komunistycznym, tylko zmodyfikowane, a my jesteśmy wasale Ameryki, podobnie jak Australia i Nowa Zelandia i jesteśmy takim głównym poligonem doświadczalnym. Zaraz będą chcieli, żebyśmy i my to wypróbowali. Więc tym jednym powodem, dla którego potrzebny jest sieć 5G, to jest obsługa internetu rzeczy, która będzie dostarczać tych wszystkich informacji. No właśnie, powiązania między 5G a internetem rzeczy. Jakbyśmy mogli przejść do konkretu? Jak pani to określi, te powiązania? No architektura jest już tworzona tego systemu tak, żeby obsługiwała te wszystkie urządzenia. W Niemczech sprzedawali już w sieci Lidl już nie wiem, czy czajniki, czy ekspresy do kawy z kamerą wysokiej rozdzielczości dla internetu rzeczy na próbę. Ale po co? Po co w takim czajniku kamera wysokiej rozdzielczości? No w domu ma być kilkadziesiąt kamer, tak? A. Na które my nie będziemy się zgadzać, czy nie, tylko to, co kupimy, to będzie miało kamery już sprzedawane u nas. Telewizory mają kamery i spodziewam się, że nie można ich tak po prostu wydłubać, bo przestanie telewizor działać. Czyli po prostu nie kupimy czajnika, jeżeli nie będzie miał kamery. Jeżeli będziemy chcieli mieć bez kamery, to będziemy musieli, nie wiem, gotować może sobie... Może nawet jak się zaklei i on, to nie będzie grzać. Okej, okay, dobrze, rozumiem. Bo to wszystko jest pod kontrolą. No i teraz następna rzecz, to co najbardziej nagłośnił Donald Trump, że to jest broń strategiczna. I dlatego wycofał wszelkie zgody na wejście chińskich firm, przede wszystkim Huawei'a, do USA.
a w tej technologii 5G, że oni chcą 5G, ale chcą mieć wyprodukowane przez własne firmy. I parę krajów w ten sposób też podeszło. Izrael też nie chce mieć 5G, ale produkuje systemy. No to była taka piękna idea Chińczyków, że tylko oni są w stanie tak dumpingowe ceny dostarczyć, że wszyscy kupią od nich cały ten system. No ale tu okazało się, że tego nie zrealizują w stosunku do całego świata, żeby to oni mieli ten jeden przycisk sterujący wszystkim. Mhm. Ja tu mam pytania. Wie pani co, bo idzie nam program, jest 18.52, a my jeszcze do sedna nie przeszliśmy, a ja mam pytania na czacie, które muszę zadać. Zapytaj Andrzej o wycinkę drzew pod 5G, te latarnie LED. Wanda, Buki, Morawiecki umaczani popachy w tym biznesie. Proszę spytać doktor Dianę. Czyli co, pytamy o wycinkę drzew pod 5G. Czemu? Podobno drzewa zakłócają nadawanie 5G, drzewa pięknie to neutralizują. Także ja na przykład mieszkam w domu drewnianym i wiem od wielu lat, że należy chodzić na boso, mieszkać w drewnianych pomieszczeniach, wyłączać na noc wszelakiego rodzaju to, co można wyłączyć, przede wszystkim właśnie internet, żeby odpocząć, żeby drzewo wyciągnęło, żeby drzewo zneutralizowało. Czyli wycinka tych drzew jest po to, żeby po prostu lepiej działało, prawda? To, co oni nam próbują zaaplikować. Znaczy, to nie jest tyle, żeby lepiej działało, bo tam sygnał można mimo zakłóceń przesłać. Natomiast jest coś takiego, no bo to tak nie idziemy po kolei, tak? Większość będzie realizowana tego kontaktu z tym jakimś obywatelem przez internet rzeczy. No ale niektórzy sobie powiedzą, ja mieszkam w drewnianym domu bez elektryczności i nie ma żadnego internetu rzeczy i tak będzie ludzi coraz więcej. No to trzeba na niego oddziałać wprost z nadajnika. Tym głównym elementem tych nadajników są anteny fazowane, które są w stanie wysyłać wiązkę taką kilkustopniową, czyli w odległości, czy nawet jednostopniową, bardziej zwiężyć się nie da, bo nawet i jest taki problem w przypadku dużych radarów. Tak, żeby nakierować na jedną osobę czy dwie osoby wiązkę z odległości kilkudziesięciu czy stu metrów, w jakiej będą się znajdować też te nadajniki, te miliony nadajników. I teraz istnieje taka możliwość, znaczy z jednej strony możemy kierować tą wiązkę i wysyłać w tę wiązkę coś na tą osobę. I tutaj mamy konkretny przykład, nie żadną teorię, kilkutysięcy ludzi, którzy są atakowani bronią mikrofalową i są cały czas przypalani i mają różne schorzenia. Ostatnio to są próby, przy czym to jakby nie jest ten sam temat, ale wnosi wiedzę do tego. Ponieważ tu nie mówimy o globalizmie, tylko o działaniach amerykańskich, którzy, no my jesteśmy ten poligon doświadczalny, trzeba w Polsce wypróbować tą broń mikrofalową. Agencja DARPA zleca to w Polsce Biuru Innowacyjnych Technologii Obronnych. Ci ustawiają jakichś ludzi, żeby robili te doświadczenia, a nasi profesorowie z Akademii Medycznej piszą protokoły dla Amerykanów. A natomiast w drugą stronę teraz. Co można się dowiedzieć z wiązki mikrofalowej, która trafia na daną osobę? Ona się odbija, to ten zakres 30 GHz jest mocno pochłaniany przez wszystko. Nie tylko przez te liście, ale można na przykład w ten sposób skonstruować mikrofon mikrofalowy. I jeżeli
jeżeli są jakieś takie elementy drgające w okolicy, na przykład materiał ubrania, to on zmoduluje tą falę mikrofalową. Jak ona powróci, zostanie odebrany dźwięk przez ścianę. I to na przykład NASA brało udział w tym, żeby to dobrze działało przy przechodzeniu przez ścianę, a te listki to by tam mocno to skłócały. Takie mikrofony w ogóle to nie jest jakaś tam zupełnie nowość, bo to można było w latach 90. kupić w naszych sklepach sprzedających jakieś tam systemy szpiegowskie. To tyle dotyczące tych liści, a tam jeszcze coś było, tak? W tym pytaniu. No nie, to było internet rzeczy. No chcielibyśmy się dowiedzieć, czy mamy się czego obawiać, jak z tym walczyć? Czy jesteśmy w stanie my jako ludzie się przed tym zabezpieczać, uciekać, nie wiem, działać doraźnie, czyli chociażby wiem, że chodzenie na bosaka, uziemia chociażby i te wszelakiego rodzaju promieniowania, które są na nas stosowane, one uciekają w ziemię. Tylko pytanie, jeśli to jest non-stop, jeśli to jest permanentne, no to czy to ma sens? No. Wszystko są półśrodki, nie ma żadnej takiej skutecznej metody. Tak, jeżeli mamy na przykład takie skuteczne naklejki, no w miarę skuteczne, na telefon zmniejszające 3 razy pole torsyjne, bo to pole torsyjne szkodzi, a nie pole elektromagnetyczne, to kiedyś było to coś. Ale w moim laboratorium poprzednim pole torsyjne od pobliskiej stacji, to znaczy tej od no 4G jeszcze, a może już 5G, wzrosło 20 razy. Czyli te 3 razy to już nam niewiele pomoże. I chodzi teraz o to, żeby bardzo dużo to obniżyć. I na to nie ma żadnej takiej skutecznej metody, jeżeli chodzi o ekranowania elektromagnetyczne. One są skuteczne w przypadku tych osób atakowanych tą bronią mikrofalową, bo to jest oddziaływanie termiczne wprost przez przynajmniej jakąś część tego to ekrany te mikrofale obniżą i już nie mają tej energii. Natomiast nie ochroni zupełnie przed nowotworami, które na nas czekają. Z danych epidemiologicznych, bo tutaj jednocześnie zwiększono poziom promieniowania tego elektromagnetycznego 100 razy. I to spowodowało właśnie zwiększenie tych pól elektromagnetycznych. Oczywiście firmy mogą skorzystać z tego lub nie, ale wydaje mi się, że w Polsce korzystają maksymalnie. I teraz to wszystko to jest nic, bo wszystkim się wydaje, że jak się to wyłączy, to nie będzie problemu, tak? Ministrowie z Ministerstwa Zdrowia mówią, no, że jak będzie problem medyczny, no to wyłączymy te stacje, tak? Ale to nie tak. My wyłączymy stację, a zachorowalność będzie dalej taka sama. Jaka zachorowalność jest na... A dlaczego? Dlaczego? Bo to już zostanie? Bo zostanie zakłócony jakiś rytm naturalny? Czy zostaniemy rozregulowani fizjologicznie? To o to chodzi? Bo my znamy powszechnie w podręcznikach, jak działa pole elektromagnetyczne. Na przykład przeniknie przez ziemię i gdzieś ucieknie. A pola torsyjne nie. Pola torsyjne zgromadza się w ziemi. Tak jak wykonujemy lek homeopatyczny, i w wodzie, czy na jakichś kuleczkach możemy przechowywać go 30 lat. I to samo będziemy mieli tutaj w ziemi. Tworzy się tak zwany fantom. Ten fantom to nie jest jakiś tam malutki, tylko on jest mniej więcej na 0,5 kilometra. To jest takie silne oddziaływanie. Takie same promieniowanie tego pola torsyjnego jest
Ziemi, jak i od z kierunku stacji. Teraz jeżeli z kierunku stacji my moglibyśmy zastosować ekrany polaryzacyjnego oparte na całkowitym zewnętrznym odbiciu, ale one działają tylko w pewnym zakresie kątowym, tam 40 czy 50 stopni. A to byśmy musieli się osłonić od wszystkich kierunków, które są w kierunku Ziemi, czyli 180 stopni. No ja przynajmniej nie mam koncepcji, jakby takie coś można zrobić i nie znam nikogo, kto miałby takie koncepcje. Więc tutaj pozostają działania polityczne. No trzeba po prostu, jak ktoś mnie pyta, co ja mogę zrobić, żeby się zabezpieczyć, coś kupić. Nie, trzeba zorganizować marsz gwiazdzisty na Warszawę i obalić rząd i wprowadzić właściwych ludzi. I to jest jedyne możliwe. Natomiast wszelkie próby jakiegoś samodzielnej ochrony siebie i swojej rodziny okażą się nieskuteczne. No jaki jest wpływ zdrowotny, tak? U nas 25% ludzi umiera na nowotwory. W USA 50%. I to jest głównie problem tych kolek somatycznych. Skąd to wiadomo? Z danych epidemiologicznych związanych najpierw z elektryfikacją, znaczy te poziom nowotworów to był powiedzmy 1% kilkaset lat temu. W XIX wieku to narosło, nie wiem, do 2 czy 3%. I potem mamy takie skoki w ilości nowotworów. Pięciokrotne mniej więcej, kiedy była elektryfikacja. I to w Stanach badano, że szybciej te nowotwory przerastały tam, gdzie były zurbanizowane obszary zelektryfikowane. Później mamy rok, kiedy powszechne stały się nadajniki radiowo-telewizyjne. To są lata 60. I teraz od 2007 mamy skok od tych stacji bazowych telefonii komórkowej. Opóźnienie tu jest mniej więcej 10 lat. To nie jest tak, że natychmiast mamy efekt i możemy już próbować ci zaradzić. Nie, dowiemy się po czasie, tak? Kiedy już nic nie będzie można zrobić. Mm-hmm. A tu padło taki pomysł jednego z głosowiczów na czacie, żeby domy budować w technologii, przynajmniej niektóre pomieszczenia, w technologii klatki Faradaya. Czy to coś pomoże? Czy... Nie, nic. Nic. Przez klatkę Faradaya przechodzi, pola rosyjne przechodzą. Jeżeli zrobimy taką lusterko z blachy czy z plastyku, bo mówię symbolicznie lusterko, jeżeli w poprzek puścimy wiązkę poltorcyjny, to przeleci. A co to są te pola torsyjne właśnie, jak pani skończy? A, bo tu no widzi, no, widzi pan. Ty prosi mnie gość, żeby wytłumaczyć. Mamy odwróconą kolejność. Mhm. A jeżeli pod małym kątem, to się odbije w całości. To tak mniej więcej jak światło w światłowodach, tylko tam jest od wewnątrz się odbija, a tu się od zewnątrz odbija. No ale to by trzeba kogoś mądrego, kto by umiał zaprojektować taki ekran, który odbije ze wszystkich kierunków. To przejdziemy do tych. Nie, może jeszcze do broni strategicznej, tak? No tak, tak. Bo chcemy wiedzieć, co to jest przepięknie. Mossad wypracował sobie zaraz po wojnie metodę zabójstw selektywnych. Jak eliminować ważnych ludzi, którzy mają jakąś władzę tam militarną wśród Arabów. No więc szkolili swoich najlepszych ludzi. Na taką piątą kolumnę uczyli się Koranu arabskiego i kultury arabskiej, wchodzili między tych Arabów i szukali, kogo zabić. I gdzie on aktualnie jest? Tam, gdzie aktualnie jest, wysyłali rakietę z
No, ze sporym ładunkiem, bo najpierw to zaczęli od takich rakiet z pół tony trotylu, które rozwalały całą kamienicę i za chwilę było oburzenie międzynarodowe, że tyle osób zginęło, żeby jedną osobę wykończyć. A potem wymyślili takie zgrabne, malutkie rakietki 400 gram trotylu, które umiały sobie wpaść przez okno i zabić tę jedną osobę, no ewentualnie dwie, trzy osoby postronne. I no to szkoda było oczywiście im tych ludzi, którzy narażali swoje życie jako ta piąta kolumna. Rakietki mają bardzo precyzyjne, bo z dokładnością do 10 cm. A obecnie ta sieć 5G jest też nastawiona na namierzanie ludzi z dokładnością do 10 cm. Czyli idealnie do tych rakietek. Jeszcze trzeba widzieć, kogo zabić. No to już jest prostsze, bo jeżeli byśmy chcieli taki zmasowany atak zrobić, taki blitzkrieg i zabić 5 tysięcy czy 10 tysięcy ludzi z tej inteligencji, która może utrzymać czy przejąć władzę, no to wystarczy skorzystać z list, które mamy w Google, w firmie Google czy Microsoft. Oni już sprzedają takie listy. Znaczy mogą sprzedać, tak? Nie wiem, czy sprzedają. Bo po to gromadzą przecież informacje od wszystkich użytkowników sieci. No i to jest taka jeszcze w miarę tradycyjna metoda. Ale teraz my możemy podziałać zamiast tą rakietką polem torsyjnym, który nie trzeba rakietą przenosić, bo można przesłać przez sieć internetową. No to teraz muszę parę słów powiedzieć o tych polach torsyjnych. Wiele osób zna na pewno urządzenia radioniczne do leczenia. To są albo niemieckie, albo rosyjskie, albo amerykańskie. No, austriackie jeszcze. I one posługują się polami torsyjnymi do leczenia. Pola torsyjne są, powiedzmy, że są wszędzie, nie ma, a dokładnie to chodzi o cząstki pola torsyjnego. Zajmował się tymi cząstkami pola torsyjnego Albert Abrams w USA. To był lekarz, który wykorzystał je do leczenia, umiał przesłać przez przewód z organizmu te subtelne oddziaływania pola torsyjnego do swojego urządzenia, przefiltrować, wysłać z powrotem. Potrafił przesłać przez sieć telefoniczną. Czyli to były takie początki. Najwięcej możemy się dowiedzieć o tych... jeszcze taki bardzo sympatyczny jakby epizod, gdzie... sympatyczny, niesympatyczny. Firma Ukaso, założona specjalnie dla celów wykorzystania pól torsyjnych dla ochrony pól przed szkodnikami, wykorzystywała takie urządzenia wysyłające pola torsyjne z informacją o środkach ochrony roślin, które działają na nie, i poprzez zdjęcia lotnicze oddziaływały na pola. Zbadano to na nie wiem, kilkudziesięciu czy 100 tysięcy hektarów. Wielu farmerów zaczęło kupować urządzenia od tej firmy. Natomiast zaczął się buntować sektor produkcji tych środków ochrony roślin, głównie firma Dow Chemicals, i zgłosiła do władz federalnych
propozycję stworzenia prawa federalnego zabraniającego stosowanie tej metody. Jakie było uzasadnienie, że w ten sposób można podziałać na oddział wojska i go zabić, albo na mieszkańców miasta. Więc to jest taki ten, to co wiemy o tych amerykańskich działaniach. W latach 70-tych, 80-tych Rosjanie dla wojska wykorzystywali pola atrakcyjne. Wydali około prawie miliardów wczesnych dolarów, to dzisiaj to jest 10 razy więcej. Rozpadł się Związek Radziecki, całe finansowanie nauki się rozpadło, tych wojskowych działów też. Ci ludzie szukali sobie jakiejkolwiek pracy, ale potem się zmobilizowali i na własną rękę podjęli dalsze badania. Pani doktor, co to są pola torsyjne? Ja bardzo proszę. Nie ma. A jak ja bym chciała spytać pana, co to jest pole elektryczne, to mi pan też powie, że nie wie. No okej, okay, dobra. Super. Tego nie ma w tym, na stole nie ma tego w naszym tym, codziennym życiu, tak? Widocznego. Ale wiemy, co to jest? Liczby pi też nie ma w naszym codziennym życiu, znaczy, a jednak matematycy podają mi definicję. Żeby rozpoznać, że mam do czynienia z polami torsyjnymi, to ja mogę przeprowadzić kilkadziesiąt tekstów pokazujących, że to są właśnie pola torsyjne, a nie żadne inne. Bo podchodzę do tego eksperymentalnie. Dobra. Pani doktor, bardzo dziękujemy za ten wykład. Musimy go przetrawić, bo to jest wykład stricte naukowy. To naprawdę już teraz sobie nie żartujemy. Jest stricte naukowy. Musimy go przetrawić. Więcej, wydaje mi się, tych informacji nie jesteśmy w stanie już dziś zdzierżyć. Bardzo dziękujemy za te informacje. Nie wiem, czy dojdziemy... Ale jeszcze chciałem dodać. Tutaj jest w Moskwie konferencja dotycząca pól torsyjnych. No nie jadę, bo kordon sanitarny by mnie tam raczej nie przypuścił. Wysłałem tylko abstrakty związane. No tak. To tak na bieżąco. To może z kimś... Czas się dziedzina rozwija. Może z kimś z Moskwy się skontaktujemy, będzie nam w stanie w krótszym czasie wytłumaczyć, co są pola torsyjne. Bo to jest jednak ważna rzecz dla naszych obserwatorów, tutaj naszych widzów. Bardzo pani dziękujemy za ten wykład. Dziękuję bardzo. Życzymy wszystkim spokojnego, pomimo braku całkowitego optymizmu w pani wypowiedzi i analizie rzeczywistości dotyczącej 5G. To nie jest optymizm. To trzeba się wznieść na ten poziom 200 i wyżej i podziałać. No to też nie zdążyłam opowiedzieć. Tak? Ale co możemy zrobić? Nie będzie się to opierać na prostych ludziach, tylko na inżynierach, naukowcach i hakerach, tak? Co na Białorusi zrobiono w momencie, kiedy wyłapywali milicjanci ludzi z demonstracji? Ano, wykorzystano ten sam system, który oni wykorzystują do rozpoznawania twarzy i to nawet w maseczkach. Zaczęto fotografować czy filmować tych milicjantów i ich nazwiska pojawiły się w internecie tych, którzy atakowali brutalnie tych demonstrantów. No, no i to jest taki pozytywny element, a takich elementów jest więcej. To nie są bronie typu bomby atomowe, gdzie potrzebują 200 tysięcy ludzi do zbudowania systemu, to małe grupy niedużymi nakładami środków mogą też działać i niejako odpowiedzieć pięknym zanadom tym, którzy to będą stosować. Rozumiem. Przeczytaliśmy między wierszami, wydaje mi się. Ci, co powinni, to przeczytali. Jeszcze raz bardzo pani dziękuję. Życzę spokojnego wieczoru. Mamy już wieczór weekendowy, tak mi się wydaje. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam panią doktor. Do widzenia. Drodzy państwo, was również pozdrawiam. Do zobaczenia. W poniedziałek mam już zamówiony program, umówiony z Pawłem Ziemińskim.
Pan Paweł się ustosunkuje do tego, co się wydarzyło w minionym tygodniu. Ustosunkuje się pewnie do tego, co się wydarzy jeszcze przez weekend, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że już nie ma jałowych sezonów ogórkowych w polityce i w tym, co się dzieje dookoła. Dopóki pewni ludzie nie dopną swego, dopóty będą działać bardzo dynamicznie i mocno. No cóż, mam nadzieję, że dzisiejszy program z panią doktor zbliżył was troszeczkę i rozjaśnił wam cokolwiek w tematyce 5G. Ja się muszę nad tym wszystkim mocno zastanowić. Może sobie najpierw...